Hej, cześć, witajcie. Moi drodzy, w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w Max Payne'a w jedyneczkę i cóż, moi drodzy. Tabletki mogły złagodzić ból. O, proszę, widzicie? Ja tu powinienem popatrzeć w ogóle dobrze na ten. Do środka nie zajrzałem, wiecie? I tam jeszcze chyba co powiem. Czekajcie, chyba gdzieś tutaj chyba jeszcze były te szafeczki. Tak jest, tutaj. A tu jeszcze coś. Odczekajcie. Właśnie, widzicie? Mamy do środówki. Czekajcie, jeszcze jednej rzeczy nie wiem. Nie. Ruch też nie, tylko... Też nie. Kurczę, moi drodzy, jak to się robiło, żeby było jak najlepiej? Czekajcie, tu coś jeszcze jest, chwila. A nie, to jest wyjście, dobra, to nie. Zrobimy coś takiego tutaj. Kurde. Czekajcie chwilę. Ja tu oberwę zaraz. Czekajcie, ja w internecie zaraz wyczytam, jak to się... Aha, czekajcie, jest pauza, czekajcie. Sobie już tu wpisuję, jak się uzdrowić w Max Payne, bo powiem wam, tu coś mam, jakieś tableteczki, ale to też nie. Mam. Tylko... Kurczę, źle zrobiłem to trochę. Kurde no. Oh shit. Aj, aj, aj. Dobra, dobrze zrobiłem, powiem wam. Czekajcie chwilę. Coraz lepiej. Czekajcie.
fuck. Dobrze jest. Prawie. Ajajaj, dostałem, kurde, żem oberwał to. Aj, shit. Dostał. Kurde, no, serio? Czekaj, dostałem? Świetnie, udało się jakoś. Kurczę, ale miałem farta, ja cię kręcę. Nie no, powiem wam, że mi się udało, kurczę. Czekajcie. Czekajcie chwilę. Czekajcie, źle. Czekajcie, źle to zrobiłem. Czekajcie. Czekajcie, jak ja to wziąłem wcześniej, halo? Czy bym nie wyłączył nagrywania, kurde. Halo, czekajcie. Nie. Czekajcie, gdzieś tu było przed chwilą. Zaraz. Chwila, chwila, chwila. To jest gra zapisana, to nie? Tu też nie, tu jest pauza, czekajcie. Ech, no nie wiem. Też nie. Kurde, czekajcie chwilę. Przecież dobrze zrobiłem. Tutaj nie ma żadnych. Czekajcie, 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 bo tu chyba jest. Nie ma tutaj takiego czegoś jak. Nie będę tu przywracał. Nie. Dobra, mam już. Dobra. Tabem. Dobra, fajnie.
Wolę się uz... Wow! Czekajcie, bo tu... Nie, dobra, nie będę tam skoki. Kurde, nie tu! Wow! Czekajcie, trzeba iść na dół. Nie, czekajcie, nie tędy. Na dół, kurde. Tędy, dobra, mam już. Czy ja dobrze idę? O, proszę, amunicję dostałem jeszcze. Czyżby tu tędy? Chyba nie. Bramka była zamknięta. Musiałem znaleźć inne dojście do tunelu. Wiem. Wiem, że dziwnie idę, ale w tym samym czasie też piję. Ale skorzysz tu. Dziwne. Bardzo dziwne. Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz włączyć to coś. Wiecie? Spróbujemy jeszcze raz włączyć. Wagon rozświetlił się jak choinka. Włączyłem zasilanie. A, dobra, wiem już, okej. Ale tam nie było takiego czegoś, halo. Może było, tylko ja przeoczyłem to. Ej, to nie tu. Na dół. Tak jest, na dół trzeba iść. To w ogóle dziwny jest ten peron w ogóle dla mnie. A, widzicie? Tak myślę, czy się uzdrowić jeszcze. Aha, mam już. Aha. A, dobra, wiem już. Czekajcie. Źle zrobiłem to tutaj. Mam już, fajnie, świetnie. Jeśli chodzi o subtelność. No. Fajnie. Dobra. Którędy teraz? To jest pytanie. Aha, to zamknięty. O, śrutówka, moje ulubione. Rozdział drugi, ale fajnie, udało się dalej, świetnie. Zadzwoniały drzwi prowadziły do opuszczonej części stacji. Czekajcie, chyba mam tu przyciszone. Działo się właśnie coś bardzo niedobrego. Może dlatego Alex wybrał właśnie to miejsce na spotkanie ze mną. A może nie. Wkrótce miałem się dowiedzieć. Dobra. Co my tu mamy? Świetnie. Aha. Czekajcie chwilę. Ajajaj, czekajcie, trzeba będzie poszukać jeszcze. Dobra, to będzie zamknięte, żebym za dużo, kurczę, odniósł obrażeń. Za dużo. Świetnie.
Jest, udało się. Dzięki Bogu. Masakra, powiem wam. O, do wody wpadł. Czy coś my tu mamy? Nie ma nic, dobra, idziemy dalej. Kurczę, ale nie mam w ogóle teraz żadnych kurczę, żyć nie mam. Tabletek, czyli... Niedobrze. Czekajcie, zapis się brało F5, dobra, będę wiedział. O kurde, za dużo was tam jest. Czekajcie, żebym trafił w niego. Świetnie. Nawet powiem, łatwo mi poszło. Łatwo poszło, łatwo przyjdzie. Nie no, fajnie powiem wam. Dobra. Czyli ten... Wow. Wow. Wow, nieciekawie. Dobra. Jakoś trzeba iść powoli. Świetnie. Dobra, czekajcie chwilę. Zobaczę tutaj, czy coś czuję. Drzwi zaspawano na amen wieki temu, a bomba nie miała detonatora. No to świetnie. Kurczę, życia mi potrzebne są w sumie. Wiecie? Wow. Wow. Świetnie. Uf, ledwo powiem wam. Kurczę. Aj, padłem. Wiedziałem, ale dobra, spokojnie, to jest tylko gra jest. Aj. Dobra, jeszcze raz. Gdzie ja to zapisałem? Aj, niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Czekajcie, zobaczymy, co tam dalej jest jeszcze. W sumie, jestem ciekaw. Czekajcie, bo się wracam chyba. Nie wracam się. Dobra, kurde, dziwnie to by wyglądało, ale okej. Kurczę, nie ma... Tu widzę jakieś granaty, ale ja padnę tutaj jak głupi. Bez kitu, ale dobra, jakoś sobie poradzimy może. Kurczę, jak to by zrobić, żeby było... Kurczę, tu padnę. Świetnie.
Świetnie. Łatwo poszło, łatwo przyjdzie, tak jak wspomniałem. Drzwi zaspawano na amen wieki temu. A bomba... Dobra, okej. Okay. Nie miała detonatora. Dobra, trzeba jakoś, kurczę, powiem wam. Nic nie ma tu? O, czekajcie, tu coś jest, ciekawe. Amunicja, serio. Czego takie słabe? Aj. Niedobrze. Czekajcie, może tu coś jeszcze... Chodźcie tu, panowie. Dobra, świetnie. Bardzo dobrze, cieszę się. Kurde no, tutaj mogłem zapisać grę, ale ja głupi jestem czasami, ja cię kurczę. Kurde, co ja zrobiłem teraz? Nie miała detonatora. Niedobrze. Bardzo niedobrze, ale dobra, okej, spokojnie. Ale trafił mnie, ale trafił mnie, co za kutas, ja cię kręcę. Obrzyn, o, obrzyn będzie może lepszy, tak myślę. Albo śrutówko tak pierdyknij w nich. Dobrze. Ale żem oberwał teraz. O, ja cię kręcę. Świetnie. Ale ja tu padnę teraz. Na 100%. O, ja cię kręcę. Teraz najgorzej będzie, powiem wam. Jest, 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 yeah, pięknie. Zapisuję grę. Czekajcie. Gdzie muszę iść? Jest. Nadajemy na żywo z miejsca zbrodni. Kto mówi? No właśnie, kto? Tu komisarz Jim Bravura z nowojorskiej policji. Macie to natychmiast przerwać! Poznajcie się! Jasne, Jim. Pogadałem z chłopakami, wszystkim jest bardzo przykro, już więcej tego nie zrobią. Kto mówi do cholery? Udział w napadzie na bank na pewno mi nie pomoże. Thank you.
Sukces Azir rozgłaszano ostatnio we wszystkich programach telewizyjnych i gazetach. Dobra, tylko tyle. Mam wreszcie jakieś środki przeciwbólowe. Świetnie. Złodzieje zostawili narzędzia na stole. Sądząc po liczbie detonatorów, przedźwigali tu dość ładunku, żeby wystrzelić statuę wolności na orbitę okołoziemską. Gdzie mam teraz iść? Czyżbym ja musiał iść teraz tam na dół? Znaczy tam... wcześniej, tam gdzie... Czyli tutaj muszę chyba iść. Czekajcie. Czekajcie. Świetnie. Dobra, świetnie, jest. Tuj, Max? Jezu, niemal dostałem przez ciebie zawału, przecież mogłem cię zastrzelić. Alex, cieszę się, że cię widzę. Co się dzieje, diabła? Więcej trupów niż w miejskiej kostnicy. To napad. Przebiegnie się przez ściany. O, ja cię kręcę. Ojojaj. Nie mogłem mu pomóc. Martwe oczy Alexa mówiły z wyrzutem, że jest już po nim. Ale dostał. O, i pierdzielnie się w łeb. A dobrze. Jednego mniej. Fajnie to wyglądało w sumie. Czekajcie, dobrze idę? Tylko dzięki Aleksowi. Jest, udało się. Przez te ostatnie 3 lata. Teraz sam nie wiedziałem, co naprawdę czuję. Muszę wpakować się w coś tak dużego, że nadepną Jackowi Lupino na odcisk. Ojeju, czekajcie, ja... Dobra, nieważne. Lupino prowadził biuro seksu, prochów i zabójstw na zlecenie w obskurnym hotelu, zajmującym rozsypującą się kamienicę. Policja była już blisko. Słyszałem coraz głośniejsze wycie syren. Lupino sądził, że nas załatwi, zabijając Alexa i wrabiając w to mnie. Ale w ten sposób zwrócił jedynie moją uwagę. Zacząłem od hotelu. To był przykry widok. Migoczące światła, wyblakłe ściany, kilku tanich bandziorów do wynajęcia i zmęczone spojrzenia prostytutek. Ruszyłem przed siebie, zgrywając twardziela jak setki razy wcześniej. Interesu pilnowali jeszcze zęby jak rekiny, dwaj bezwzględni gangsterzy. Bracia Finito. Proszę państwa, a oto nasz bolesny wrzut na tyłku. Będzie bolał. Doskonał ze śmiechu. Sami to wymyśliliście? A może jakiś pijacz na stołu wam w tym pomógł? Nie odpowiadajcie. To było pytanie retoryczne. Mam coś dla szefa. Jest Lupino? No zależy, kto go szuka. Przyjaciel czy może policyjny śmiech? Nie odpowiadaj. To było, jak to ładnie ująłeś, pytanie retoryczne. Lupino nie przyszedł, ale kazał cię pożegnać. Lupino nie było w hotelu. Wpadłem za to na braci Finito. Wiedzieli kim jestem naprawdę. Drzwi zatrzasnęły się za mną i nagle w pokoju zrobiło się aż ciasno od pocisków. Kurde, co jest? Ej, halo. Czemu tak?
Niedobrze. Dobra, zaraz jeszcze raz coś wymyślimy, czekajcie. A masz gość, jak on wygląda? Zauważyłem leżący na biurku Lee. Z Lupino spotkałem się tylko raz. Jego prawą ręką w interesach był niejaki Vinny Gogniti. Gogniti był typem choleryka na krawędzi załamania nerwowego. Wiecznie darł się na ludzi, jakby rozpierała go energia. Miał łeb do tego interesu, ale brakowało mu jaj, żeby grać poważnie. Swoją frustrację wyładowywał na nieletnich ćpunach i dziwkach. Wymiana Walkiri nastąpi w twoim hotelu. Cytując Jacka, Vinny, niech się tym zajmiesz. Koniec cytatu. Rico Muerte będzie się wszystkiemu przyglądał. Jeśli coś pójdzie nie tak, to polecą głowy. Ostrzegawczy. Traktuj się więc gościa na okrawdę grzecznie. Wspomnijcie go żądana. Nie nawalcie, bo spotka was finito! Panowie, finito! Handel Walkirią oznaczał wzmocnioną ochronę, pozamykane drzwi i wielu nerwowych zbirów z palcami na spustach. Nie zapowiadało się to ciekawie, ale i tak warto było sprawdzić. Rico Muerte przypominał filmowego Kaisera Soze. Był jak przerażająca opowieść, która ma trzymać ludzi w napięciu. 313. Bracia Finito zapisali na marginesie numer pokoju, w którym był Muerte. Dobra. Świetnie. Jeszcze ktoś chce od was dostać? Halo? Dobrze, moi drodzy, w sumie ja tu zakończę odcinek i cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. I cóż, cześć, trzymajcie się.